Mam do obliczenia całkę oznaczoną od 0 do pierwiastka z pi z funkcji x razy sinus od x kwadrat, całka jest po dx. No sama całka jest bardzo łatwa do obliczenia, jak widać. Nasze doświadczenie, jeżeli chodzi o całkowanie przez podstawienie, nam od razu podpowiada, żeby podstawić x kwadrat jako nową zmienną, no bo mam tutaj oprócz wyrażenia zawierającego x kwadrat, mam jeszcze x dx. Gdyby było 2x dx, to była po prostu pochodna x kwadrat, 2x to jest pochodna x kwadrat, więc ona się zbierze ładnie do pochodnej zamiany zmiennych, pod warunkiem, że to będzie dwójka. No ale dwójkę to akurat bardzo łatwo jest wyprodukować, no bo stałą to zawsze łatwo jest tutaj domnożyć, pomnożyć i podzielić. Więc ja tutaj sobie skopiowałem tą całkę, żeby jej nie przepisywać jeszcze raz. I teraz skorzystam z tego. No czyli to się równa, to tu jest drugie to samo wyrażenie. No i mówiłem, że mogę tu łatwo dopisać dwójkę, więc ją sobie dopiszę. No ale żeby to się zgadzało, to muszę podzielić przez dwa, czyli pomnożyć przez jedną drugą. No i to jest to samo wyrażenie. No i teraz rzeczywiście mam tutaj, jeżeli to nazwę u, czyli moja nowa zmienna, to będzie u równe x kwadrat. To pochodna zamiany zmiennych du po dx, tak jak mówiłem, to będzie po prostu 2x, czyli du będzie równe 2x dx. Czyli rzeczywiście to mi się zbierze do du. No więc mogę napisać, że to się równa. No zamiast sinusa x kwadrat będę miał po prostu sinus od u, od mojej nowej zmiennej. Teraz 2x dx to się nam zbierze razem do du. Czyli to będzie po prostu całka z sinusa. Będzie całka z sinusa du. No i jest jeszcze tutaj jedna druga, bo ta stała tutaj była, nie możemy o niej zapomnieć. Ale jest jeszcze coś do zrobienia w sprawie granic całkowania. I tutaj nie możemy napisać tych samych granic całkowania. Dlaczego nie? Dlatego, że te granice, które tutaj były, to były dla zmiennej x, czyli to było całkowanie od x równego 0 do x równego pierwiastek z pi. A teraz chcemy całkować po u, czyli tutaj musimy mieć jakieś granice, może to innymi kolorami napiszę, od u równego ileś tam do u równego ileś tam, a wartości u są inne niż wartości x, bo ta zamiana zmiennych jest taka, że u to jest x kwadrat, czyli żeby obliczyć, co tutaj trzeba wstawić, no to muszę zastanowić się, jak x jest równe 0, to co ten wzór nam mówi na temat u? Jeżeli x jest równe 0, no to 0 do kwadratu jest 0, czyli u też jest równe 0. Czyli tu akurat przypadkiem to wychodzi ta sama wartość, ale tak nie musiałoby być. I w szczególności tutaj dla tej górnej granicy nie będzie, więc może ja to napiszę tutaj specjalnie, jeszcze raz z boczku. Czyli jeżeli x jest równe pierwiastek z pi tej górnej granicy, no, a wiemy, że u to jest x kwadrat, to czemu jest równe w tej sytuacji u dla x równego pierwiastek z pi? No u to będzie pierwiastek z pi podniesione do kwadratu, czyli u to będzie po prostu pi. Czyli tutaj ta górna granica jest równa pi. No i teraz, mogę napisać tutaj znak równości, no i teraz ta całka to jest pewna liczba i wartość tej całki jest równa wartości tej całki. Musieliśmy tutaj zamienić też granice całkowania. No i zwykle nie pisze się tego od x równego coś tam do x równego coś tam, od u równego coś tam do u równego coś tam, tylko byśmy napisali po prostu, że to jest równe 1 druga całka od 0 do pi sinus u du. Ale pamiętając o tym, że to jest już całka po u i że to są wartości granic dla zmiennej u. No i teraz to już mogę po prostu to scałkować, czyli to będzie 1 druga razy całka z sinusa. No dobrze, zastanówmy się, co to jest całka z sinusa. Jeżeli wezmę sobie kosinus u i obliczę pochodną kosinusa u, to czemu to jest równe? Pochodna kosinusa to jest minus sinus u. Czyli prawie dobrze, bo tu mam sinus u. Czyli jakbym wziął pochodną minus kosinusa u, to by był właśnie sinus u. Czyli całka z sinusa u to jest minus kosinus. Tamten nawias był niepotrzebny. Czyli tutaj będzie po prostu minus kosinus u. No i to będzie w granicach, może napiszę jednak, od u równego 0 do u równego pi. To czemu to będzie równe? No muszę napisać tak, 1 druga, no minus kosinus górnej granicy, czyli kosinus pi, odjąć minus kosinus, bo dolna granica jest z minusem, odjąć minus kosinus 0. No i teraz trzeba wiedzieć, ile to jest
Cosinus pi. No to może sobie narysuję okrąg jednostkowy, żeby sobie przypomnieć, jakie są wartości cosinusa. Wiemy, że cosinus to jest współrzędna x-owa przecięcia końcowego ramienia kąta z okręgiem jednostkowym. Czyli pi to jest to przecięcie występuje w tym miejscu, czyli współrzędna x tego jest po prostu równa minus 1. Czyli cosinus pi to jest minus 1, czyli to się równa 1 druga. Cosinus pi to jest minus 1, czyli mam minus, minus 1. Odjąć. A co to jest cosinus 0? Cosinus 0, no to jesteśmy tutaj. Cosinus 0 to jest po prostu 1, czyli odjąć znowu minus 1. Strasznie dużo tych minusów. Minus, minus to będzie 1 druga. Minus, minus to będzie plus, czyli 1. Tutaj znowu minus, minus to będzie plus, plus 1. 1 plus 1 to jest 2 razy 1 druga, to jest po prostu 1. Czyli wartość tej całki to jest po prostu 1. No i widzimy, że jak liczymy całkę oznaczoną i zamieniamy zmienne, to tutaj nie musimy już później wracać do zmiennej x, dlatego że zamieniliśmy również granicę całkowania. Nie musieliśmy tutaj znajdować funkcji pierwotnej i wyrażać ją przez zmienną x. Po prostu zamieniliśmy granicę całkowania i liczyliśmy całkę oznaczoną już w tych nowych zmiennych.